Cześć, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Jest dzisiaj ze mną, jak zwykle, Krzysztof Turowski. Cześć, Krzyśku. Cześć, Mateuszu. I podobnie chcemy z Wami porozmawiać o książkach. Tym razem tematem, który sobie wybraliśmy, jest historia gospodarcza, no bo ile można o teorii? Dajmy spokój. Trzeba też wytłumaczyć rzeczywiście to, co się rzeczywiście w gospodarce wydarzyło i oczywiście trzeba do tego zastosować pewne teorie ekonomiczne, natomiast same opowieści o historii są ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest całkiem możliwe, że jest to moje skrzywienie poniekąd zawodowe, bo zdarzyło mi się kiedyś dostać dyplom magistra historii. I te dwie książki, o których chcemy dzisiaj opowiedzieć, to Burżuazyjna godność Deirdre McCloskey i Wielki kryzys w Ameryce Mareya Rothbarda. Może zacznijmy od tej książki, która dotyczy wcześniejszych wydarzeń, czyli Burżuazyjnej godności. Jest to książka, która generalnie próbuje rozwikłać zagadkę tego, jak to się stało, że wybuchła rewolucja przemysłowa. Nie można by powiedzieć, że książka w zasadzie więcej twierdzeń podważa niż wysuwa własnych, ale jakbyśmy mieli tak streścić, co tutaj autorka próbuje nam przekazać, to co byśmy mogli powiedzieć? Wydaje mi się, że cytując tytuł znanej książki, można streścić sedno przekazu McCloskey w trzech słowach, czyli idee mają konsekwencje. A rozwijając to, McCloskey bardzo mocno stawia na to, żeby pokazać, że to, jakie istnieją narracje w społeczeństwie, czy to, w jaki sposób mówi się o pewnych sprawach, ma bardzo doniosłe konsekwencje gospodarcze i jakieś tłumaczenia, które odwołują się do konkretnych zależności fizycznych, do pewnych jakichś takich instytucji, które kojarzymy w popularnych wyjaśnieniach z tym, które mogłyby wyjaśnić, dlaczego właściwie kapitalizm rozwinął się w Europie nowożytnej i dlaczego odniósł aż taki sukces, który autorka zresztą bardzo słusznie nazywa wielkim wzbogaceniem, najpierw obejmującym Zachód, a potem cały świat. No nie da się wytłumaczyć takimi prostymi wyjaśnieniami fizycznymi, gdyż podobne okoliczności istniały w różnych częściach świata, a jednak to pewien splot i według McCloskey splot idei, czy splot pewnych narracji, czy jak bardzo lubi używać tego pojęcia splot retoryczny, wywołał właśnie ten przełomowy element, który pozwolił na wzbogacenie się nie tylko małej grupki, ale właśnie bardzo szerokich mas i pozwala żyć na niespotykanym poziomie praktycznie w dziejach miliardom ludzi. Tak, i powiem szczerze, że jak najpierw Mateusz Machaj zaczął opowiadać o tej książce, bo on był wśród nas powiedzmy pierwszą osobą, która tę książkę przeczytała, to brzmiało to dla mnie wszystko trochę jakieś takie naciągane. Ale jak zacząłem książkę czytać rzeczywiście i się zapoznawać z jej tezami, to byłem coraz bardziej kupiony. Także jest całkiem możliwe, że dzisiaj bardziej jestem do tych tez przywiązany niż sam Mateusz, przez którego, że tak powiem, doszło do wydania tej książki. I wręcz byłbym skłonny bronić tezy, że to, co McCloskey napisała, to jest to rozwinięcie pewnych idei, które możemy znaleźć w ludzkim działaniu, o którym już mieliśmy okazję rozmawiać w tych naszych spotkaniach. Mianowicie, jak mamy pierwsze rozdziały ludzkiego działania dotyczące właśnie na przykład ideologii i społeczeństwa, to tam możemy znaleźć takie dość długie akapity o tym właśnie, że rewolucja przemysłowa to nie był wynik jakiejś materialnej zmiany produkcji, tylko zmiany mentalności. Tego właśnie, że z wojownika i rycerza to przedsiębiorca stał się postacią społecznie docenianą. I jak później czyta się właśnie to, co napisała McCloskey, to jakby podobieństwa między tymi wizjami są bardzo uderzające. A to jest o tyle ciekawe, że sama McCloskey jakby
uważa się za między innymi austriacką ekonomistkę, chociaż w tym względzie jest eklektyczna, ale zdaje się, że samego ludzkiego działania od deski do deski nie przewertowała i nawet nie jestem pewien, czy jest świadoma tego, że te myśli Misesa rozwija, natomiast zbieżność tutaj sposobu myślenia jest dla mnie naprawdę uderzająca. Tak, ja mogę się z tym zgodzić w 100% i też dobrze podkreślać jest też to, bo szkoła austriacka od początku kładzie bardzo duży nacisk na właśnie na przedsiębiorczość, na warunki wykorzystania osądu przedsiębiorczego i to są właśnie te wszystkie kwestie idei czy doceniania czy tej właśnie tytułowej burżuazyjnej godności. I to jest też moim zdaniem kluczowe, żeby podkreślać, że to nie jest taka prosta narracja, jak bardzo często mówi się w też trochę uproszczonych ujęciach, ale takich pokutujących od Adama Smitha, że to akumulacja kapitału i podział pracy. Owszem, to są integralne elementy rozwoju, gdyż same nawet najlepsze idee wymagają ucieleśnienia i wdrożenia, o czym McCloskey pisze i zresztą Mises również jak najbardziej to podkreśla. Ale potrzebny jest właśnie ten element przedsiębiorczy, żeby on mógł rozkwitać. I tutaj jest potrzebna pewna właśnie pewne przekonania, pewne, jak to się mówi, instytucje miękkie, które właśnie wyrosły na nowożytnym Zachodzie, potem stopniowo upowszechniły się, udowadniając swoją skuteczność w podnoszeniu poziomu życia. I tutaj te wątki są zbieżne, czyli nie tylko patrzenie na kwestie kapitału, akumulacji kapitału, podziału pracy, co też mogłoby skłaniać do tego, że właściwie pomijanie tych kwestii przedsiębiorczych, ale jednak u McCloskey występuje bardzo mocne docenienie tego komponentu przedsiębiorczego i to jest w 100% zbieżne i to też bardzo ładnie pokazuje, jak ważny jest ten aspekt i że to nie jest nic mechanicznego, że gospodarka to jest proces, w którym wiodącą rolę odgrywają przedsiębiorcy, zarówno ci innowatorzy, jak i ci naśladujący, ci podejmujący ryzyko, ci zmagający się z niepewnością, czasami odnoszący zysk, ale też ci ponoszący straty. Ci innowatorzy, ci imitatorzy i wszyscy odnosząc pewne sukcesy, rewidując swoje wcześniejsze plany, dostosowując się do dynamicznie zmieniających okoliczności, to oni właśnie kierują tym procesem rynkowym i to oni sprawiają, że ostatecznie coraz więcej dóbr się pojawia, coraz więcej potrzeb konsumentów jest zaspokajanych. Tak, jakby żeby było ciekawie, jakby ta książka jest tylko jedną z trzech pozycji w ramach trylogii, którą McCloskey napisała. W tej jest powiedzmy najwięcej o samej ekonomii, dlatego te przetłumaczyliśmy. Ta pierwsza i trzecia, bo ta burżuazyjna godność jest środkową częścią, jeśli mnie pamięć nie myli. Ta pierwsza i trzecia w większej mierze dotyczy właśnie na przykład historii kultury, gdzie te jakby tezy dotyczące tego, że nastąpił jakiś zwrot retoryczny są bardziej szczegółowo udowadniane. Natomiast jakby powiedziałbym, że 2/3 tej dość grubej książki stanowi udowadnianie tego, że dotychczasowe wyjaśnienia, jakie się w historii gospodarczej pojawiają, są błędne bądź niewystarczające. Myślę, że tak moglibyśmy to podzielić. Błędne według McCloskey są wszystkie te wyjaśnienia, które odwołują się do powiedzmy różnych form wyzysku albo różnego rodzaju materializmu, to znaczy tak, że to na przykład były złoża węgla albo coś takiego, to byłyby te materialne wyjaśnienia, a te dotyczące wyzysku to na przykład, że to przez handel z koloniami, że to przez handel niewolnikami bądź jakiekolwiek inne formy wyzysku jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, albo na przykład przez proces grodzeń tam w XVII-wiecznej Anglii. I właśnie na przykład McCloskey na początku swojej kariery jakby prowadziła takie szczegółowe badania dotyczące właśnie na przykład procesu grodzeń w Anglii, więc jakby bardzo dobrze zna taką szczegółową literaturę dotyczącą konkretnych dyskusji gospodarczych i w kolejnych rozdziałach te jakby ustalenia tej literatury referuje, na przykład, bo nie wiem czy Państwo jakby kojarzycie w ogóle ten proces grodzeń, to polegało na tym, że zmieniano jakby system własności w angielskich wsiach, że wcześniej jakby pola i łąki wokół powiedzmy jakiejś wsi należały jakby do całej wspólnoty i co roku jakby wyznaczano kto jaki kawałek uprawia, a w ramach procesu grodzeń jakby te kawałki dano na stałe, że nimi już się mogliśmy w nie inwestować, zajmować się nimi i to było już nie tylko na dany rok, tylko w ogóle.
I według na przykład Marksa, Engelsa to miało spowodować to, że jakiś taki proletariat wiejski został pozbawiony praw właśnie do łąk i ziem, przez co zaczął wędrować po drogach angielskich, przyszedł do miast, gdzie stał się proletariatem robotniczym, tanią siłą roboczą, która była niezbędna do tego, żeby rewolucja przemysłowa wybuchła. Jakaś taka pokrętna teza by tutaj stała za tym, że ten proces groceń doprowadził do rewolucji przemysłowej. A Makulski na przykład może odwołać się do swoich badań, które pokazują, że w rzeczywistości zaludnienie w tych wioskach, gdzie był proces groceń, to generalnie rosło, a nie spadało. Także nie było żadnej masowej emigracji proletariatu, czy też, że to się w ogóle geografia nie zgadza, że te grodzenia w XVII wieku były na przykład w południowo-wschodniej Anglii, a rewolucja przemysłowa nastąpiła w północnej Anglii i Szkocji, gdzie proces grodzeń był gdzieś tam na przełomie XV i XVI wieku, więc 200 lat by musieli ci proletariusze wędrować, zanim ta rewolucja przemysłowa się odbyła. I wiele takich szczegółowych ustaleń z literatury referuje, żeby pokazać właśnie, dlaczego te teorie są błędne. I poznawanie tych kolejnych błędnych wyjaśnień, muszę przyznać, że jakby sprawiało mi sporą poznawczą satysfakcję. Jest to napisane takim właśnie polemicznym tonem, odwołującym się zarówno jakby do mechanizmów teoretycznych, jak i pokazujące jakieś konkretne dane. I pod tym względem jest to według mnie bardzo wartościowe opracowanie. Tak, i tutaj też warto dodać, że McCloskey to nie jest tak, że podpisuje się pod wytłumaczeniami, tymi, z którymi, które mogłyby się wydawać, że są bardziej spójne z jej światopoglądem, czyli jeżeli na przykład podkreśla się kwestię własności, co niewątpliwie dla osoby o poglądach jednoznacznie liberalnych powinno być wartością, no to McCloskey mówi, że sama własność to jeszcze, to być może był warunek konieczny, ale nie był warunek wystarczający, że to nie te instytucje twarde, które zostały zaprowadzone na przykład w Anglii po chwalebnej rewolucji, że przyszedł król, przyjechał król i wprowadził te holenderskie instytucje i to pomogło, że to też geograficznie bywało bardzo ograniczone do Londynu i jego okolic i nie sięgało tych obszarów, na których wyłoniła się rewolucja przemysłowa, o których mówiłeś. Że to nie handel zagraniczny, też znowu kwestia, no, tak jak wspominałeś, bezdyskusyjnie korzystna i tutaj też bardzo, bardzo ceniona również przez samą McCloskey, to też nie była kwestia decydująca. Było to przydatne. Natomiast w odniesieniu do kwestii PKB nie znaczyło to tak wiele i też początkowy impuls do rewolucji przemysłowej przyszedł z wewnątrz. Więc również te przekonania, które czasami właśnie są kojarzone z poglądami klasyczno-liberalnymi, McCloskey nie boi się podać w wątpliwość. Tak, więc wydaje mi się, że jakby to może nie jest jakoś wprost powiedziane, ale z tej książki można wyciągnąć taką wizję rozwoju gospodarczego, gdzie mielibyśmy, że tak powiem, pewne instytucje, które właśnie są takim warunkiem koniecznym tego, żeby rozwój gospodarczy nastąpił, no bo jak nie ma miary przyzwoitego systemu praw własności, no to nie dojdzie do gwałtownego rozwoju gospodarczego i taka bariera instytucjonalna rzeczywiście na świecie funkcjonuje. Nie wiem, no na Kubie nie ma rozwoju gospodarczego przez to, że prywatna własność jest systematycznie sabotowana, tak, przez komunistyczny reżim i to jest ważny warunek instytucjonalny, ale jakby wielokrotnie, nie wiem, na przykład w Chinach ponoć przez długie wieki istniały stabilne prawa własności, niskie podatki, etc., a rewolucja przemysłowa nie wybuchła, więc nie jest to warunek wystarczający. Coś jeszcze więcej jest potrzebne. Pewne takie elementy, jak na przykład akumulacja kapitału, czy właśnie rozwój handlu zagranicznego, one jakby są bardziej formami, w jakich objawia się rozwój gospodarczy, a nie samą jego przyczyną. I jakby no, można powiedzieć, że jasne, jeśli gdzieś będą większe oszczędności, to rozwój gospodarczy będzie szybszy. No, jakiś tu mechanizm działa, ale samo takie właśnie nagromadzenie innowacji, doprowadzenie do wykładniczego wzrostu, samą akumulacją kapitału trudno jest wytłumaczyć. Tak? Gdybyśmy cały czas tylko powtarzali te same metody, dodawali cały czas tylko te same dobra kapitałowe, to ten rozwój by istniał, ale byłby dużo mniejszy i jakby szybciej by się wyczerpywał. Tak? A trzeba wyjaśnić, dlaczego cały czas ten układ dóbr kapitałowych się dramatycznie zmienia w gospodarce i to, co było 20 lat temu, ma się bardzo, bardzo różny sposób do tego, co mamy do czynienia
dzisiaj. I Makrowski wydaje mi się, że robi tutaj właśnie dobre rozeznanie pomiędzy tym właśnie, co jest konieczne, co jest przyczyną, a co jest tylko objawem. I po lekturze tej książki rzeczywiście dużo więcej na temat procesu rozwoju gospodarczego możemy powiedzieć. Także teoretycznie, pomimo tego, że książka generalnie dotyczy historii i tego, co się wydarzyło właśnie w Anglii i Szkocji na przełomie XVIII i XIX wieku i w tym XIX wieku głównie. Tak, i tutaj też warto dodać, że samo zjawisko, którego wyjaśnienia podjęła się McCloskey, to jest jednak coś, co zarówno Mateusz Machek, jak i świętej pamięci profesor Kwaśnicki lubili ilustrować tym, jak nazywali to najbardziej czy najważniejszym wykresem w dziejach gospodarki, czyli tym wykresem kija hokejowego, gdzie od pewnego momentu ze społeczeństwa, które to być może podnosiło swój poziom okresami, ale nie była to zmiana znaczna, przekształciło się w, tak jak mówiłeś, społeczeństwo o rozwoju wykładniczym. Więc to jest fundamentalna zmiana i to jest zmiana na tyle skokowa, że tutaj tłumaczenie tym, co pojawiało się w dziejach również przed tym momentem, no jest problematyczne. A to, co proponuje McCloskey, jakkolwiek trudne do takiego ilościowego zmierzenia, i być może to było powodem tego, dla którego te tezy są nadal dyskutowane, to jednak jest bardzo, bardzo ciekawą i, tak jak wspominaliśmy, bardzo spójną z propozycją tych właśnie tego, że to idee w dużej mierze kształtują wzrost gospodarczy, z tym ujęciem, które proponował Mises i ogólnie proponuje szkoła austriacka. To może tyle na temat rewolucji przemysłowej. Druga książka, o której chcemy dzisiaj porozmawiać, to Wielki Kryzys w Ameryce Murraya Rothbarda, więc książka jakby napisana wcześniej, bo w latach 60. XX wieku, ale dotycząca wydarzeń późniejszych, Wielkiego Kryzysu lat 29-32. Tak mniej więcej prezentuje się to, co jest w tej książce. Jest to jakby taka ciekawostka bibliograficzna, że ta książka ukazała się dokładnie w tym samym roku, co Monetarna historia Stanów Zjednoczonych Miltona Friedmana i Anny Schwartz, dzięki czemu jakby w tym samym roku pojawiły się dwa konkurencyjne wyjaśnienia tego, dlaczego do wielkiego kryzysu w Ameryce doszło. I jakby, które wytłumaczenie bardziej ci do gustu, Krzyśku, przypada? Znaczy, bo ciężko by było, żebym odpowiedział, że tłumaczenie Friedmana i Schwartz, natomiast tłumaczenie Rothbarda ma tę przewagę, że Rothbard za punkt wyjścia przyjmuje teorię i to przyjmuje swoją dobrze ugruntowaną austriacką teorię cyklu koniunkturalnego. Więc to jest też pierwsza część książki, że Rothbard nie zaczyna od przejścia od omówienia konkretnych wydarzeń, tylko zaczyna spokojnie z tym, żeby przedstawić, jak wygląda teoria cyklu koniunkturalnego, i te kilkadziesiąt stron poświęcone argumentacji na rzecz teorii austriackiej i krytyki alternatywnych wyjaśnień jest moim zdaniem najlepszym podsumowaniem austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, jakie się pojawiło, a na pewno autorstwa Rothbarda. Więc jeżeli ktoś by chciał przeczytać 30 stron o samej teorii i powiedzmy drugie 30-40 o krytyce alternatyw, to zdecydowanie powinien sięgnąć po tę książkę, nawet dla części pierwszej. Natomiast już przechodząc do samych wydarzeń lat 20. i 30., to Rothbard tutaj wskazuje też na rzecz, która w takich alternatywnych wyjaśnieniach często umykała. No, jak ja pamiętam wytłumaczenie Friedmana, to ono bardzo szkicowo wskazywało na okres lat 20. Tam wskazywał na wydarzenie, które była śmierć prezesa Fedu nowojorskiego i że to był kluczowy element, po którym się wszystko posypało. Natomiast Rothbard bardzo konsekwentnie prowadzi narrację przez lata 20. i pokazuje, że lata 20., jakkolwiek były latami wzrostu, tak ten wzrost miał bardzo pewne problematyczne aspekty związane z tym, że przyjęta polityka stabilizacji cenowej powodowała przy rosnącej gospodarce ekspansję monetarną, i ta ekspansja ostatecznie doprowadziła do tego, że mieliśmy w roku 1929 załamanie i kryzys, który poprzez bardzo wrażliwy system bankowy rozlał się na cały kraj. No a też, jak to Rothbard pokazuje,
i prezydent Hoover nie miał specjalnie dobrego sposobu na radzenie sobie z tym kryzysem. Znaczy miał pomysły, ale nie były to pomysły dobre. Tak, co jest tutaj ciekawe, to to, że jakby generalnie w XIX wieku, kiedy powiedzmy nie istniał bank centralny w amerykańskiej gospodarce, to były kryzysy gospodarcze, co jakby jest zgodne z austriacką teorią cyklu koniunkturalnego, bo jakby system bankowy dalej mógł prowadzić ekspansję kredytową, ale one jakby występowały częściej i były bardziej płytkie, to znaczy jakby mniejsza liczba miesięcy musiała upływać od tego, kiedy jakby gospodarka zaczęła spadać do momentu, kiedy wracała do swojego poziomu sprzed wybuchu kryzysu. Natomiast te lata 20. to był taki pierwszy boom w warunkach pokojowych, który był właśnie sterowany przez system rezerwy federalnej, przez amerykański relatywnie nowo utworzony bank centralny, bo dopiero od roku 1914 działał, więc to jakby pierwsza ekspansja jakby pod dyktando Fedu była w czasie I wojny światowej, więc to bardzo specyficzne warunki, a właśnie druga to te lata 21-29 i już jakby dwa razy w czasie tej ekspansji gospodarka jakby zmierzała w stronę korekty, co jakby pasowałoby do tego wzoru z XIX wieku, kiedy banku zaradnego nie było. Natomiast za każdym razem system rezerwy federalnej, że tak powiem, nowe zastrzyki płynności do systemu bankowego wrzucał i jakby na nowo ten bąbel kredytowy mógł puchnąć, przez co ta korekta została odłożona tak aż o 8 lat od początku boomu, przez co jakby nagromadzenie tych błędów inwestycyjnych było dużo większe niż to wcześniej w gospodarce bywało i stąd jakby ta skala potrzebnych dostosowań, a na czym jakby druga część książki polega, rząd federalny, ale też rządy lokalne robiły wszystko, żeby do tych dostosowań nie doprowadzić i jakby jest to wytłumaczenie kryzysu byłoby takie, że było dużo błędów do naprawienia, a później, że przez kolejne 4 lata nie pozwolono tych błędów naprawić. Tak, i tutaj też właśnie ta część książki omawiająca już same lata po czarnym czwartku i po załamaniu się w roku 1929, to jest znakomite odparcie takiego dość popularnego mitu, że Herbert Hoover prowadził politykę nieinterwencjonistyczną, pozwolił gospodarce toczyć się swoim torem, aż do momentu, aż przyszedł prezydent Franklin Delano Roosevelt i wszystko poustawiał, zaproponował szeroką politykę, no i wyciągnął z kryzysu. I tutaj, ponieważ książka jest ograniczona tylko do roku 1933, to Rothbard rozprawia się w tej książce z tym pierwszym mitem i pokazuje, że ten rzekomy nieinterwencjonista Hoover to być może dwa razy w pamiętnikach napisał, że on interweniował mniej niż by chciał, ale w praktyce to jednak takie pomysły jak szeroko zakrojone roboty publiczne, próby dalszej ekspansji i też chyba mój ulubiony przykład tego rzekomego nieinterwencjonizmu, czyli wzywanie przemysłowców i mówienie im, jak powinni ustawiać płace i ceny, no chyba nie należy do najbardziej laissez-faireistycznych polityk, jakie możemy sobie wyobrazić w czasie kryzysu. A propos tych pamiętników, to chyba sprawa jest nawet jeszcze bardziej dęta, to znaczy to właśnie Krugman i tego typu osobnicy lubią przywoływać. Chyba taki jest fragment z pamiętników Hoovera, gdzie on relacjonuje wizytę Andrew Mellona, czyli ówczesnego sekretarza skarbu, czyli ministra finansów przełożony na Polski, który w latach 20. właśnie na przykład prowadził politykę zrównoważonego budżetu, nadwyżek budżetowych, spłacania długu publicznego i generalnie bardzo szerokich obniżek podatków. Jakby wydatki i podatki rządu federalnego systematycznie przez lata 20. malały, przez co też no, uważa się, że to był taki relatywnie laissez-faireistyczny okres w gospodarce amerykańskiej. I właśnie ten Mellon według pamiętników Hoovera mówił, że musimy likwidować, co jakby ma znaczyć właśnie, że te błędy w gospodarce powinny się naprawić, przedsiębiorstwa powinny zbankrutować, tak czynniki produkcji powinny zostać uwolnione po to, żeby znalazły nowe zastosowanie w tym, co jest rzeczywiście zyskowne w tych liniach produkcji. Natomiast jakby tam Hoover wprost po relacji tego mówi, że nie możemy tak zrobić i że poszliśmy zupełnie inną drogą, tak? Ale jakby z jakiegoś powodu tego, że o tej likwidacji tam napisano, to się uważa go za likwidacjonistę, a Rothbard tutaj pokazuje, że skala interwencji, jakie zaszły wtedy, no była zupełnie niespotykana znowu w czasach pokoju i jakby na przykład skala wydatków rządowych względem całości produkcji gospodarki wzrosła drastycznie. Więc jakby też ciekawe, bo
dużo takich statystycznych innowacji tutaj Rothbard w tej książce wprowadził. Wprowadził własną jakby miarę zasobu pieniądza. To jakby wtedy badania nad tym, powiedzmy, relatywnie raczkowały. Jakby alternatywnie Friedman i Schwartz robili coś podobnego, te swoje M1, M2 publikowali w tej swojej monetarnej historii Stanów Zjednoczonych. Historyczne serie tutaj odtwarzali. Rothbard stworzył własną. Później ją trochę modyfikował, jakby zrezygnował z włączania funduszy ubezpieczeń na życie do podaży pieniądza. Tutaj jeszcze to jest, ale jak to wyrzucimy, to wiele nie zmienia w jego analizie. Ale też właśnie własne miary wielkości rządu względem prywatnej gospodarki tutaj zaproponował, które powiedzmy do pewnego stopnia na przykład nie inspirują przy liczeniu Dnia Wolności Sektora Prywatnego. Co roku taką publikację przedstawiamy, to jakby jest to częściowo tym, co w tej książce znajdziemy inspirowane. A jakbyś powiedział, czy te książki są trudne, łatwe w odbiorze, czy coś wcześniej musimy wiedzieć, kiedy po nie sięgnąć? Znaczy, jeżeli chodzi o książkę McCloskey, to przede wszystkim dobrze było mieć ogólne pojęcie o historii przynajmniej nowożytnej. Natomiast ta książka stara się być też w związku z tym, że teza jest w gruncie rzeczy, tak jak streściłem, no dość intuicyjna, jest prosta. Z drugiej strony McCloskey stara się przedstawić bardzo szerokie poglądy, więc czasami te poglądy też... Książka ma chyba 800 stron, jeżeli nie więcej. Nie, przesadzasz. 750? 650. Oj, to przepraszam. Ja akurat czytałem w wersji elektronicznej, więc tam to zupełnie inaczej jest przeliczane. Natomiast ta książka też referuje cudze poglądy, ale też z uwagi tego, że odnosi się do wielu poglądów, wielu różnych teoretyków, też czasami jest tak, że musi streszczać wiele artykułów i wiele książek na kilku stronach, więc niewątpliwie jest to dyskusja w kontekście, ale jak na dyskusję w kontekście jest napisana w taki sposób, że da się traktować jako autonomiczną pozycję i też bardzo skutecznie rozprawia się z takimi standardowymi wersjami poglądów i tutaj nie przeinacza. Znaczy McCloskey, też chciałbym dodać, bo tu występuje bardzo często zarzut taki, że McCloskey jest nazywana w metodologii ekonomii właśnie zwolenniczką podejścia takiego retorycznego, wręcz postmodernistycznego, to chciałbym tutaj uspokoić wszystkich takich zwolenników tradycyjnej historii gospodarczej, że to jest bardzo porządna książka modernistyczna w tym sensie. Czyli jest to książka, w której pojawiają się dane ilustrujące pewne tezy, pojawiają się odniesienia do takich wskaźników jak PKB, przy czym McCloskey wie, że PKB, zwłaszcza szacowane historycznie, nie jest idealnym wskaźnikiem, ale jednak coś przekazuje. I to nie jest po prostu naginanie czy tworzenie narracji z pominięciem faktów. Nie. McCloskey stara się stworzyć bardzo rzetelną pracę historyczną, odnieść się do istniejących właśnie stanowisk i skrytykować na punkcie tym, że one są niezgodne z pewnymi faktami czy z pewnymi próbami ilościowego ujęcia. Więc to nie jest tak, że abstrahuję od ujęć ilościowych, abstrahuję od zaangażowania się w rzeczową dyskusję na tyle, na ile potrafimy ustalić pewne dane historyczne. A to ja tylko jeszcze anegdotkę na ten temat dodam, bo McCloskey w czasie jakby jednej z swoich wizyt w Polsce brała udział w takim seminarium zaawansowanym u nas we Wrocławiu dla osób jakby związanych z Instytutem, gdzie właśnie dyskutowaliśmy o jej tezach kontra tezach Joela Mockera, takiego innego historyka gospodarki, którego teraz Mateusz trochę bardziej lubi niż McCloskey. I jak wychodziliśmy z tego seminarium, tam jadę z nią razem w Indzie i ona się mnie pyta, no co sądzisz na temat seminarium? Ja powiedziałem coś takiego zupełnie randomowego w stylu yeah, I think we all did enjoy ourselves, czy coś takiego, tak, że ona także nie jesteśmy tutaj dla rozrywki. Jesteśmy tu po to, żeby advance scientific truth. A propos tak. I bardzo modernizmu. Nie, bardzo. Więc jakkolwiek może twierdzić, że istnieje rozróżnienie pomiędzy prawdą przez duże T i małe T, tak trzeba docenić, że konsekwentnie stara się z przekonaniem pokazywać, że
prawdy przez małe te istnieją i ta książka jest pełna twierdzeń o prawdach przez małe te. Można powiedzieć, że książka ma dużo takich odniesień, powiedzmy, literackich, kulturowych, tam jest dużo cytatów, to jakby ten styl pisania jest taki, że właśnie może z czasami sprawiać wrażenie nieco, powiedzmy, nie wiem, że ktoś się zbyt stara, że tak powiem, może niekoniecznie to wszystkim będzie się podobać, ale i tak jakby gorąco radziłbym próbę zmierzenia się z tą lekturą, bo wydaje mi się, że dużo można właśnie poznać, dużo prawd okryć, z wieloma dyskusjami się zaznajomić. Książka Rothbarda, aktu Rothbarda, jest pisana w sposób jasny, systematyczny i rzeczowy, natomiast jakby w tej drugiej połowie książki, kiedy opisuje konkretne polityki, to tam można się czasami, mam wrażenie, lekko pogubić, bo jest bardzo duże nagromadzenie nazwisk i jest to, co Rothbard bardzo zawsze lubił w pisaniu swojej historii, czyli jakby badanie różnego rodzaju sfer wpływów. Więc na przykład jest, że nazwijmy to gang Rockefellera i gang, nie wiem, kogoś innego. I że tego doradcy, ci dostali taką i taką posadę w administracji, ci taką i taką, przez co oni prowadzili taką i taką politykę. I jakby czasami ta skala nazwisk, tutaj 20 osób spotkało się na tym spotkaniu, kolejne 20 osób spotkało się na tym spotkaniu, jest taka, że można się przez to jakby zgubić, kurczę, o czym ja czytam, ale to takich błędów jest relatywnie mało, natomiast jakby lojalnie ostrzegam, że tak jest i to raczej jakby świadczy o tym, na ile serio Rothbard do tego podchodził i z ilu różnych punktów widzenia starał się tę historię opisywać, że to jest oczywiście historia gospodarcza, historia konkretnych interwencji, ale też w miarę stara się tłumaczyć, dlaczego te kierunki właśnie działań rządu poszły w taką, a nie inną stronę, co też jakby jest dużym wkładem dodanym, nie wiem, w porównaniu do prostego patrzenia na agregaty monetarne, jakie można w historii gospodarczej znaleźć. Tak, ja tylko chciałbym dodać, że to jest ogólnie cecha pisarstwa historycznego Rothbarda, więc gdy Rothbard omawia na przykład historię, to jeszcze po polsku nie wydane, ale historię systemu pieniężno-bankowego w Stanach Zjednoczonych, właśnie taki zbiór esejów, to też jest stały nacisk na to, żeby pokazanie, że to nie tylko pewne procesy czysto gospodarcze, które zachodzą, ale również konkretne decyzje polityczne, właśnie kliki i że ta historia gospodarcza z historią polityczną się bardzo zazębia. A z drugiej strony chciałbym polecić jeszcze, bo zanim zapomnę, jest historia Rothbarda może pozostawiać pewien niedosyt, bo kończy się na roku 1933, ale tutaj na całe szczęście jest również historyk gospodarczy, ekonomista związany ze szkołą austriacką, czyli Robert Higgs, który napisał pozycję, która jest dostępna niestety póki co tylko po angielsku, która się nazywa Crisis and Leviathan i ona rzeczywiście omawia już okres prezydentury Franklina Delano Roosevelta. I to stanowi takie uzupełnienie, czy właściwie drugi tom do historii Rothbarda. Tak, więc jakby obie książki oczywiście są dostępne w sklepie Instytutu Misesa na sklep mises.pl i jak zwykle w opisie tego filmu na YouTubie znajdziecie kod rabatowy, który przez tydzień od premiery filmu umożliwi Wam zakup tych książek, ale też wszelkich innych produktów, jakie są w naszym sklepie dostępne z 10% rabatem. Zachęcamy do lektury tych dwóch książek, jak i wszelkich innych. Jeśli już jesteście po lekturze tych książek, to oczywiście prosimy Was o komentarze. Dajcie znać, co Wam się w tych książkach podobało i dlaczego, lub też, co mało prawdopodobne, dlaczego nie. I oczywiście pamiętajcie też o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie, żeby nasze kolejne rozmowy Wam nie umknęły. To tyle z naszej strony. Dzięki, Krzyśku. Dzięki. Do usłyszenia.